Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejną bitewkę na lordze 8-tierowej artylerii. Właściwie jest to ostatnia bitewka na lordze, jaką chcę Wam pokazać, bo jeżeli oglądaliście bitwę moją u Omena, to wiecie, że mam już Batchata 9-tierowego, czyli następcę tej artylerii. Mapa Piaszczysta Rzeka, tryb szturmu, ja akurat się bronię. Losowanie na dziewiątki. Trzeba przyznać, że bardzo lubię mapę Piaszczystą Rzekę w tym trybie, zarówno jak atakuję, jak się bronię, bo jest to... Jest to tak naprawdę jedyna mapa, znaczy może nie jedyna, jedna z dwóch map, bo jeszcze Erlenberg, dla której gram tryb ataku i obrony grając artylerią, bo na przykład Karelia teraz po zmianach, czy już nie mówiąc o linii Siegfrieda, są to mapy, na których na tych obu trybach za bardzo artą postrzelać się nie da, ale istnieje zawsze szansa, że trafi nam się Piaszczysta Rzeka, tak jak teraz i zobaczymy, co uda mi się zrobić. Tu było takie wodzenie za tym, tutaj za tym typem 4 nie trafiłem oczywiście, bo pocisk nie doleciał. Nieważne, wybrałem bitwę artylerii z artylerii na dzisiaj, czyli na piątek, z kilku powodów. Po pierwsze, jest to jeszcze jedna z bitew, kiedy nie byłem rozegrana, kiedy jeszcze nie byłem w klanie NOS. Po drugie, jest to, no w ostatnim czasie, jak wiecie, z mojego Facebooka robiłem misje artyleryjskie, więc klikania będzie jeszcze trochę na kanale. Piękny strzał za 1160. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie nie lubią artylerii, mają swoją jakąś krucjatę przeciwko niej, więc nigdy mnie nie dziwi większa liczba łapek w dół o materiałach z artą, ale kto jest ze mną dłużej, kto mnie zna dłużej, wie, że ja tak naprawdę artylerią gram w sumie w miarę regularnie od dawna i przede wszystkim teraz gram artą ze względu na misje osobiste i na to, na chęć odkrycia wszystkich dziesiątek wod, ponieważ misje, jak już rzucałem z GWTigera P materiał, widzieliście, że wszystkie misje osobiste na artylerię zrobiłem, to teraz na trzech artyleriach, jakie mi pozostały, zdejmuję tylko gwiazdki i kiedyś oczywiście je wyekspię. Wybrałem też tę bitewkę, ponieważ na bitwie artyleryjskiej mogę spokojnie gadać o innych tematach, nie tylko na samej bitwie. Ja nie umiem się tak skupić i wydobyć ze siebie tyle emocji w bitwach artylerią co Omen. Mnie po prostu to aż tak nie rajcuje. Natomiast, cóż, jak zauważyliście, w ostatnim czasie wrzucałem po dwa filmy dziennie. Jednego dnia nawet trzy, ale ten jeden z tym 59 patonem to był tylko taki krótki informacyjny. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest ostatni film, jaki publikuję przed przerwą, no ponieważ wyjeżdżam po prostu. Najnormalniej w świecie wyjeżdżam, trochę odpocząć, chyba każdemu się to należy, więc przez jakiś czas u mnie na kanale nowych filmów nie będzie. Jak wrócę, ogarnę się i tak dalej, to oczywiście, jeżeli będziecie tylko chcieli i jeżeli ja będę miał tylko weny, postaram się robić nowe materiały, a muszę przyznać, że mam jeszcze poodkładane skończony Rain Metal, że mam jeszcze poodkładane jakieś bitewki, jeszcze coś tam mam z 95, mam odłożone z Mausa coś, mam odłożony materiał, znaczy odłożoną powtórkę na materiał o Mleczu Ósmotierowym, mam odłożoną powtórkę na materiał o Ferdynandzie. Więc tak naprawdę widzicie, jest jeszcze kilka pojazdów, które będę chciał poruszyć u siebie na kanale. Teraz strzał w fałkę bez podpałą. Po co wozić gaśnicę? Nie warto na niemieckim pojeździe. Jak widzicie, zobaczcie, ładnie troszkę tutaj kolega się podpalił. Już mam 3660 widocznych uszkodzeń. Dwa fragi. Misję osobistą, jaką tutaj miałem wtedy włączoną, polegała na tym, że powinienem mieć najlepszy damage, o ile się nie mylę, w obu drużynach i 4 fragi. I na tej misji mi zależało. Więc jeżeli ktoś nie bardzo miał czas, żeby śledzić wszystkie filmy, jakie wrzucałem w ostatnim czasie, to macie teraz, no, ponad tydzień pewnie, jak nie lepiej, czasu na to, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś ma ochotę nadrobić to, co wrzucałem, popatrzeć, poprzeglądać filmiki na kanale, jakie były wrzucane, czy tam z twierdzy, czy z T95, czy chociażby filmy takie jak bitwa na Conwayu Dominika Wróbla, czy Złota Bitwa, która wzbudzała bardzo wiele emocji, dechy na Pershingu. Więc jeżeli ktoś nie oglądał tamtych materiałów, to odsyłam. Przejrzyjcie sobie, co tam u mnie było, bo przez jakiś czas chociaż od jednego showoma na YouTube będziecie mieli spokój. No i mam teraz 4 fragi, mam 4161 uszkodzeń widocznych, czyli bardzo ładny wynik jak na tą lorkę. 4 fragi zrobione, czyli warunki misji
Pewnie one, o ile się nie mylę, to już nie będzie tego. Jest. Powinienem jeszcze przetrwać bitwę, co nie zawsze też było takie proste. Zostało jeszcze 4 minuty. Niby wydaje się, że wszystko zmierza ku dobremu. Poszedł strzał. Isus mi skończony, więc wiadomo, że mam więcej niż te 4161, bo tego akurat, jak nie patrzyłem się na tego ISO 8, to mod nie zlicza. No i przestawiam się troszkę bliżej swoich, dlatego że po pierwsze bałem się, że ta T44 może jakoś wpaść od góry, ale na szczęście nie. Ale mimo wszystko bałem się tutaj bycia wyświeconym. Mamy 11 do 9. Emil gdzieś tam jeździ, ale na szczęście lewe wykańcza ISA trzeciego. No i zostaje jeszcze Med, Light i wroga artylerię. Zobaczcie, gdzie podjechała wroga arta. Trzeba gracza pochwalić, że bardzo aktywnie reaguje na to, co dzieje się na mapie. T44 wykończony, GW Pantera wykończona. No i teraz mówię, oby mi tylko T49 nie wyjechał, nie zabił mnie, to uda się zrobić tę misję. Ale na szczęście T49 wjechał do kapa. Nie wiem za bardzo, jaki był jego plan. Czyli w T29 wyjechał pod lufę. Bitwa się kończy, a my zobaczmy screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego, medal Gora oraz High Caliber. Udało się wykonać oczywiście misję osobistą. 4272 punkty uszkodzeń, co uważam, że już na tej lorce jest to bardzo przyjemny wynik. 5 fragów dało 1071 bazowego expa. 9 strzałów trafionych, oczywiście 6 trafionych, znaczy 9 strzałów wystrzelonych, 6 trafionych, jeden tam od odłamków. Na czysto zarobione 35 tysięcy i expa z bonusami wpadło 3373. Jak widzicie, misja 12 na obiekta 260, czyli uderzenie, została wykonana. Wpadło za nagrodę 4000 free expa oraz za ukończenie warunków pobocznych 2 dni konta premium. I tak jak wspominałem, teraz będzie mała przerwa z materiałami na kanale. Zapraszam za jakiś czas i zachęcam do przejrzenia materiałów, które wrzucałem w ostatnich dniach. Może znajdziecie tam akurat coś, co jakoś tam niechcący pominęliście. To tyle ode mnie. Widzimy się za jakiś czas. Trzymajcie się. Cześć.